Dzień dobry, Tomasz Chojnowski i gość Dnia Telewizji Wałbrzych, poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Mówi pan, polska prawica tkwi w jaskiniach. A gdzie tkwi lewica? No, lewica tkwi w miastach, miasteczkach i we wszystkich miejscowościach na terenie całej Polski. Lewica rozpoczęła szeroki dialog ze społeczeństwem. Konsultujemy nasze założenia programowe z Polkami i Polakami. Lewica postanowiła, w przeciwieństwie do innych partii politycznych, które swoje programy, swoje pomysły na Polskę piszą w zaciszu gabinetów na Nowogrodzkiej czy na Wiejskiej, my rozpoczęliśmy kilka tygodni temu cykl dużych regionalnych kongresów lewicy, kongresów programowych, podczas których z Polkami, Polakami, z organizacjami społecznymi, ze związkami zawodowymi rozmawiamy o tym, jak Polska powinna wyglądać. Dlatego, że Lewica, wchodząc do Sejmu rok temu, właściwie mamy już rocznicę wyborów parlamentarnych, miała swój program. I ten program uwiódł 2,5 miliona Polaków w zeszłym roku. Natomiast oczywiście mamy duże zmiany społeczne, które powodują, że ten program trzeba udoskonalić. Pandemia przyniosła albo obnażyła jak nic przedtem słabość państwa w takim kontekście jak edukacja, jak opieka zdrowotna, jak te wszystkie usługi publiczne, które państwo powinno obywatelom na mocy konstytucji zapewniać, a które okazały się słabe, które okazały się niewystarczające, które po prostu Polaków zawiodły. Więc my na kongresach programowych w każdy weekend spotykamy się w każdym województwie. Niezależnie od tego posłowie i posłanki lewicy nie zasypiają gruszek w popiele, tylko wyruszyliśmy w Polskę. Spotykamy się w mniejszych miejscowościach, w większych miejscowościach. Czasami na spotkania przychodzą... Tur pański i posłanki Schering-Wielgus tak, po Polsce, tak? Nasza tak. Polska, czyli jaka? Tak, nazwaliśmy te spotkania mojej pani posłanki Joanny Schering-Wielgus spotkaniami takiej rozmowy o Polsce. Nasza Polska, czyli jaka? Czyli rozmawiamy z Polkami, z Polakami o tym, jak ta Polska powinna wyglądać, jeśli rządziłaby albo współrządziłaby centrolewica w Polsce. I po tych spotkaniach mamy bardzo jasny obraz tego, co tak naprawdę boli Polaków. Boli ich zły rząd, ale nie tylko to jest takie narzekactwo na Prawo i Sprawiedliwość, że to jest zły rząd, bo po prostu jest tam zły Kaczyński, tylko to są bardzo konkretne zarzuty pod adresem. No i co mówią ludzie na tych spotkaniach? Są trzy rzeczy, które bardzo, bardzo rezonują i o które Lewica jest proszona, aby rozwiązać. To jest po pierwsze problem mieszkalnictwa. No, w zeszłym tygodniu prasa doniosła o szokującej liczbie. To jest prawie milion. Milion mieszkań w Polsce nie ma dostępu do toalety. To jest naprawdę, jak mówi się o takich rzeczach w 2020 roku, w centrum Europy, gdzie szczycimy się tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej, że jesteśmy podobno światowym mocarstwem, a okazuje się, że milion mieszkań w Polsce nie ma dostępu do toalety i łazienki. A ma pan wątpliwości co do mocarstwa? No ja mam te wątpliwości co do mocarstwa, do tego wrócę za chwilę, ale ten brak tej mocarstwowości objawia się jeszcze w jednej rzeczy, o czym mówią Polki i Polacy na spotkaniach z nami. To jest oczywiście ochrona zdrowia, szczególnie ochrona zdrowia, która kuleje podczas pandemii. Te 2-3 ostatnie miesiące pandemii przyniosły szokujące liczby. To jest na przykład 200 tysięcy kobiet, które nie poddały się mammografii, dlatego że mieliśmy pozamykane przychodnie i szpitale. Ja mam takie wrażenie, że nasza służba zdrowia stanęła na głowie, a Ministerstwo Zdrowia, które jest rządzone przez kolejnego ministra, zupełnie nie daje sobie rady, bo rzuciliśmy dużo sił na zwalczanie COVID-u, jak to wychodzi, to wszyscy widzimy, ale zaniedbane zostały przede wszystkim podstawowe usługi pozacovidowe, operacje planowane, czy zabiegi, czy na przykład mammografia. Ale to słyszymy coś, lekarzy co rusz w telewizji apelujących do pacjentów, chodźcie na badania, nie rezygnujcie z tych badań, które były zaplanowane. Tak? To prawda. Walka z rakiem nie może
doczekać. To prawda, ma pan redaktorze stuprocentową rację, ale to jest obowiązek państwa, które ma w konstytucji napisane, że rząd zapewnia bezpłatną, dostępną ochronę zdrowia, żeby informować skuteczniej o tego typu sprawach. Ja uważam, że nasz rząd i obwiniam nasz rząd za to, że te zwyżki zakażeń, codziennie mamy rekord zakażeń, to nie jest tylko coś, co jakby przetacza się przez świat i po prostu trzeba to przyjąć ze stoickim spokojem, ale to jest wielki błąd Prawa i Sprawiedliwości, który nie radzi sobie z podstawowymi kwestiami zabezpieczenia Polaków przed pandemią. I trzecia rzecz, o której Polacy najczęściej mówią na naszych spotkaniach, to jest oczywiście kwestia państwa prawa, kwestia praworządności, tego wielkiego zaniepokojenia tym, jak jesteśmy traktowani w Europie przez to, że nie stosujemy się do podstawowych wartości europejskich, jak na przykład wolność mediów, wolne sądy czy rządy oparte na przepisach prawa. No, mamy tutaj bardzo wiele zagadnień, ale te trzy podstawowe przebijają się najbardziej. To jaka będzie ta nowa Polska, kiedy rządy po Prawie i Sprawiedliwości przejmie Lewica, jak chce? Ja jestem przekonany, że Lewica za 3 lata będzie rządzić lub współrządzić, ponieważ jak na dłoni widać dzisiaj, że Prawo i Sprawiedliwość nie rozwiązuje problemów społecznych. To będzie Polska, która będzie otwarta, która będzie proeuropejska, postępowa. To będzie Polska progresywna, ale także Polska, która nie tylko w sferze wartości jest bardzo otwarta i jednoznaczna, ale przede wszystkim to jest Polska, która wreszcie zainwestuje w dobrej jakości usługi społeczne, usługi publiczne. To jest może marzenie, ale też w polityce jest się dla marzeń i dla realizacji tych marzeń. To jest marzenie o tym, że przychodnia, szpital w Wałbrzychu będą dobrze działały. To jest też marzenie o tym, że urząd w Świdnicy czy w jakimś innym mieście na Dolnym Śląsku będzie przyjazny, będzie nas szybko obsługiwał. To jest także Polska, w której nasze dzieci, nasi uczniowie mają dostęp pełny do oferty edukacyjnej. Także w czasie pandemii nie są wykluczone cyfrowo i potrafią z tego programu czerpać całymi garściami. No ale jeśli mamy nowego ministra edukacji, takiego jakiego będziemy prawdopodobnie mieć, to myślę, że tutaj trzeba dużej zmiany i te roszady na stanowiskach czy ministra edukacji, czy ministra zdrowia, one zwiastują tylko to, co może być najgorsze. Czyli ja uważam, że Prawo i Sprawiedliwość wpadło w taką spiralę już takiej autodestrukcji. Zajmują się sami sobą, głównie walczą o wpływy i o stołki, a to, że są potrzeby zwykłego człowieka zaniedbane, no to schodzi już na drugi plan dla tego rządu. Panie pośle, sprawy lokalne, regionalne. Mariusz Kotarba, dotychczasowy koordynator Wiosny w okręgu wałbrzyskim, ogłosił wczoraj, no niespodziewanie dla obserwatorów tutaj lokalnej sceny politycznej, koniec z polityką. Informuję, że w dniu dzisiejszym mój czas w polityce na chwilę obecną dobiegł końca, napisał na Facebooku. Co się dzieje? Mariusz Kotarba był dobrym koordynatorem Wiosny. Wiele mu zawdzięczamy i bardzo mu dziękujemy za jego zaangażowanie. Mam nadzieję, że dalej będzie działał na rzecz Lewicy, bo jest człowiekiem, który ma serce po lewej stronie, ale dzisiaj potrzebujemy nowego impetu. Dzisiaj potrzebujemy więcej energii. Dzisiaj Wiosna także ma więcej członków, także w okręgu wałbrzyskim. Będzie Wiosna łączyła się z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, bo o to chodzi. O to chodzi, żeby Lewica dzisiaj się jednoczyła po to, żeby móc być silnym partnerem do rozmowy na przykład w tworzeniu przyszłego rządu. Dzisiaj Lewica ma wielkie zadanie przed sobą, także wałbrzyska Lewica ma wielkie zadanie przed sobą. Mamy świetnego posła Marka Dyducha, mamy dobrych koordynatorów regionalnych Wiosny i te dwie partie, które bardzo zgodnie ze sobą w parlamencie współpracują, będą tworzyć jedną dużą centrolewicową, postępową i progresywną partię i tego oczekuję od nowego koordynatora Wiosny w Wałbrzychu, którym został Grzegorz Kardaś. I trzymam za niego kciuki, wiem, że da sobie radę. A czy w Wałbrzychu jest miejsce na dwa ego?
na lewicy, na ego Marka Dyducha i na ego Krzysztofa Śmiszka? Nie, na wałbrzyskiej, dolnośląskiej lewicy jest wiele miejsc dla wielu polityków, którym zależy na tym, żeby lewica rosła w siłę, ponieważ lewica ma za sobą, także tutaj w tym regionie wałbrzyskim, ale także na całym Dolnym Śląsku, dobrą historię. To były dobre czasy, kiedy mieliśmy wielu parlamentarzystów i wierzę w to, że następne wybory przyniosą nie tylko jeden czy dwa mandaty w Wałbrzychu, ale będzie ich zdecydowanie więcej, bo potrzeba jest nam osób, które nie boją się mówić o podstawowych kwestiach, które są zagrożone, o demokracji, o tolerancji, o dobrej edukacji, o dobrej służbie zdrowia, o państwie socjalnym, o państwie nowoczesnego dobrobytu, nowoczesnym państwie dobrobytu. O to walczy lewica i w Sejmie nie odpuszczamy naszej walki o tego typu wartości ani na milimetr. Jesteśmy zwarci, jesteśmy gotowi i będziemy walczyć o jak najlepszy wynik i z konserwatystami, i z centroprawicą, ponieważ Polska na to zasługuje. Jestem o tym przekonany. A jak będzie wyglądała wałbrzyska lewica po połączeniu z Wiosną? No zobaczymy, musimy się najpierw połączyć. Tutaj dużą autonomię mają. Ale na pewno są już jakieś przymiarki. Panie redaktorze, tak? My nie jesteśmy PiS-em, gdzie na pół roku wcześniej mamy rozpisane stanowiska od prezesa po kierowcę, tylko siłą lewicy, też tej nowej lewicy, nowoczesnej lewicy, bo wiemy, że w 2019 roku na lewicę zagłosowali ci tradycyjni wyborcy lewicowi, ale także mnóstwo nowych, szczególnie młodych osób. I to jest już trochę inna filozofia prowadzenia centrolewicowej polityki. Tutaj lewica ma więcej autonomii, więcej demokracji. Trzeba oddać działaczom, którzy czują, są tym bijącym sercem Wałbrzycha i okolic, tę inicjatywę i trzeba uszanować ich decyzje. Ilu działaczy ma teraz Wiosna w okręgu wałbrzyskim? Mamy kilkudziesięciu działaczy, ale na pewno to nie jest coś, co nas zadowala. Wszystkich zachęcam Państwa do dołączania do Wiosny i do Lewicy. Mamy dobre biuro na Placu Magistrackim w Wałbrzychu razem z panem posłem Markiem Dyduchem. Często tutaj bywam na dyżurach poselskich. Zachęcam do przychodzenia, do pytania o politykę. Jak bywam w Wałbrzychu na swoich dyżurach, to mam bardzo często wielu ludzi, którzy przychodzą z ulicy, którzy chcą zobaczyć, jak wygląda praca poselska, pytają o to, co dzieje się w Sejmie, jakie są plany lewicy. Ja takie spotkania uwielbiam, więc zachęcam każdego do kontaktu z moim biurem poselskim, z biurem poselskim pana posła Marka Dyducha. Nasze biuro stoi dla państwa otworem. A czy pan wierzy, że lewica jest w stanie się podnieść i przekroczyć 5% próg wyborczy, żeby dostać się do Sejmu? No, panie redaktorze, rok temu weszliśmy do Sejmu z wynikiem 12,6%. Na Dolnym Śląsku był to większy jeszcze odsetek, około 15%. Więc, panie redaktorze, nie mówmy o 5%, tylko mówmy o 25%. No, ostatnie sondaże nie dają państwu wyniku, który by premiował udziałem w Sejmie. Trzy dni temu, czy cztery dni temu mieliśmy 15%, raz mamy 6%, raz 12%. Ja no Robert naprawdę... Biedroń, przypomnę, 2,22 przy tych myślę, że kilkunastu tego procentach wyniku, przy wyborach parlamentarnych. Tak. Wynik naszego kandydata nie był wynikiem zadowalającym i o tym trzeba sobie mówić wprost. Nikt nie będzie lukrował rzeczywistości, że to był świetny wynik. Ale na to złożyło się bardzo wiele czynników. Także ta nasza podróż po Polsce jest między innymi motywowana tym, żeby porozmawiać z Polakami, z Polkami, dlaczego zdecydowali się wyborcy lewicowi w tym jednym, jedynym głosowaniu poprzeć kandydata centroprawicy, a nie lewicy. Ale ja stawiam na obecność wśród społeczeństwa. Tak jak powiedziałem, inne partie lubią zamykać się w tych swoich gabinetach. Jak popatrzymy sobie na Platformę Obywatelską, ciągle zajmują się sobą, gdzieś wybierają szefów klubów, gdzieś tam mają napięcia wewnętrzne. Jak Państwo popatrzycie na lewicę, to i partia Razem, i partia Wiosna, i partia PPS, i SLD. Jesteśmy zgodną rodziną, bo wiemy, że pierwszym krokiem do potknięcia się byłyby jakieś wewnętrzne niesnaski. Nie zajmujemy się sobą. Zajmujemy się Polkami, Polakami. Rozmawiamy o tych sprawach, które nas bolą, o tej nienawiści, która leje się z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości, o pazernym kościele. Także tutaj na Dolnym Śląsku rozliczamy kościół z grzechu pedofilii czy z grzechu pazerności właśnie, jeśli chodzi o majątek. Mówimy bardzo jasno o prawach kobiet, prawach mniejszości, ale także o tych podstawowych kwestiach socjalnych, jak emerytury czy renty. Więc
My zajmujemy się programem, zajmujemy się pomocą indywidualnym osobom czy grupom społecznym. Inne partie zajmują się sobą. Dziękuję bardzo. Poseł Krzysztof Śmiszek, poseł Lewicy. Wiosna, był dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo. Tomasz Chojnowski. Dziękuję bardzo.